102 lata temu na ziemiach polskich powstała Policja Państwowa. W tym roku nie 24 lipca, jak nakazuje kalendarz, a 10 dni wcześniej mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie obchodzili swoje święto. W związku z pandemią w sali Komendy Miejskiej Policji przy ulicy Księdza Popiełuszki odbyła się skromna uroczystość, na której zaproszeni goście oraz szef garnizonu dziękowali policjantom za pracę. Co by nie mówić, praca w policji to nie jest praca. To jak wstąpienie do zakonu, gdzie wszystko trzeba poświęcić. Trzeba oddać swój czas i zapomnieć, że jest inne, normalne życie. Zatem co jest istotą służby tej formacji mundurowej? Istotą służby jest zapewnienie porządku, bezpieczeństwa całemu naszemu społeczeństwu. W każdym wymiarze, w każdej, że tak powiem, dziedzinie, w której społeczeństwo sobie tutaj radzi i żyje. Musimy powiedzieć o tym, że istota, czyli tak naprawdę element związany z totalnym poświęceniem, z oddaniem się, z przewidywaniem, zmierzeniem się z wszystkimi trudnościami, zmierzeniem się z ludźmi, którzy to prawo naruszają. Zapewnienie bezpieczeństwa, o którym mówiliśmy, jest elementem najistotniejszym. Obrazem tego i wyrazem jest fakt, że czujemy się w większości bezpiecznie w każdym miejscu i w każdym czasie. O poczuciu bezpieczeństwa mówił m.in. wiceprezydent Piotr Grzybowski. Częstochowa od lat znajduje się w pierwszej piątce najbezpieczniejszych miast pod kątem zwłaszcza takiej przestępczości pospolitej, tej, która jest najbardziej dokuczliwa. W naszym mieście po prostu jest bezpiecznie i na pewno przy okazji tego dnia, tego święta trzeba podkreślić, że to są wspólne starania władz miasta i policji. Natomiast czy dla mieszkańców to jest ważne? Na pewno. Chociaż my sobie pewnie z tego nie zdajemy sprawy, czyli nie dostrzegamy tego, bo już się do tego przyzwyczailiśmy i dopiero jak wjeżdżamy do innych dużych miast i widzimy to zagrożenie, ono staje się realne, to dopiero wtedy doceniamy to, co mamy w Częstochowie. A awanse na wyższe stopnie otrzymało w sumie 212 policjantów.